No tak, to prawda, to się akurat szczęśliwie złożyło, że w trakcie promocji filmu poprzedniego już byłem w zdjęciach, czy nawet teraz po zdjęciach do filmu Chrzest. Także jakby ten okres, o którym mówisz, który faktycznie jest bardzo trudnym okresem w życiu każdego reżysera, bo on się wiąże po prostu z presją. Jeżeli zrobisz dobry film, to chcesz zrobić jeszcze lepszy. Jeżeli zrobiłeś słaby, boisz się zrobić kolejny film, żeby nie powtórzyć tej pomyłki, która była, wydarzyła się przy filmie pierwszym. Więc tak naprawdę ten okres taki stresujący przebyłem trochę bezmyślnie.